Jak ten czas leci. Kiedy ty miałeś 16 lat? 16 lat. Ale nie, no wtedy kiedy grałaś, wiesz, pierwsze skrzypce w kadetach. Kamila, już się zameldowaliśmy nareszcie w Gdańsku. Wreszcie zaczniecie mistrzostwa na swojej ziemi, tak jak powinno to wyglądać. Czy wam trochę tego polskiego klimatu, polskich kibiców i polskich hal brakowało w Holandii? W Holandii byłam bardzo mile zaskoczona, że tyle polskich kibiców pojawiło się na trybunach. To było bardzo miłe i taki dodatkowy okrzyk z trybun na pewno nam pomógł też ten mecz wygrać. Ale nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że te Mistrzostwa Świata będą odbywały się w Polsce. Już nas głosy dochodzą, że gdzieś, szczególnie na mecz przeciwko Turcji, te trybuny może się wypełnią nawet po brzegi. Także już nie możemy się doczekać tych spotkań tutaj w Gdańsku. No i mam nadzieję, że będzie głośno i wszyscy kibice dopiszą. Na otwarcie wygrałyście z Chorwacją. Mówiliśmy, że to będzie taki mecz, który będzie bardzo ważny dla układu w grupie i też dla was. Jak to czujecie się tak trochę tym zwycięstwem napędzone? Każde zwycięstwo na pewno nas dodatkowo mobilizuje do tego, żeby dalej walczyć, dodatkowo napędza. Też myślę, że musimy patrzeć na każdy mecz z osobna i ten mecz mamy już za sobą, punkty dopisałyśmy do swojego kraju, ale no musimy myśleć już o kolejnym przeciwniku. Zaczęłyśmy już przygotowania do kolejnego spotkania i na pewno będzie to dużo trudniejsze spotkanie. Z azjatyckim zespołem zawsze gra się ciężko. Będziemy musiały naprawdę uzbroić się w cierpliwość, żeby kończyć ataki, bo dziewczyny bronią niesamowicie. Także mam nadzieję, że to spotkanie będziemy w stanie kontrolować na tyle, aby doprowadzić je do super wyniku. Wygrana Tajlandii z Turcją, zaskakująca na pewno, ale co wam ona dała? Czy was jakoś zestresowała przed tym meczem, czy zupełnie raczej tak zmobilizowała, że w tej grupie się wszystko może wydarzyć? Czy zaskoczyła? Może gdzieś tam jest trochę tego zaskoczenia. Wiadomo, że Turcja jest tutaj tym faworytem w wszystkich spotkaniach chyba w grupie. Ale myślę, że te mecze mają to do siebie, że naprawdę czasami wystarczy dyspozycja dnia danej zawodniczki, jednej czy dwóch i spotkanie może zupełnie inaczej wyglądać. Tak jak mówię, azjatycki zespół jest zawsze takim cięższym zespołem do grania. Grają dużo szybszą siatkówkę niż my, więc myślę, że Turcja też troszeczkę tutaj mogła gdzieś potracić właśnie na tym punkty. Ale my patrzymy jakby na siebie i z Tajlandią grałyśmy już w INL-u, mecz był zacięty i zakończył się sukcesem i mam nadzieję, że i w tym spotkaniu też tak będzie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Jesteśmy już przygotowywane i pod względem taktycznym, i pod względem technicznym, także mam nadzieję, że to pójdzie ku dobremu. Liczę na naszą zagrywkę dobrą, która odsunie je od sieci i damy z siebie maksa. Tak patrząc na przestrzeni tych ostatnich kilku meczów, to o grę na środku nie musimy się jakoś martwić, bo wy z Agnieszką rzeczywiście nawet ten mecz z Chorwacją, czy te wcześniejsze spotkania na dużym plusie i jako takie, powiedzmy, wyróżniające się postaci w naszym zespole zawsze się prezentujecie. Czy jak dzisiaj zapytała Marta z Polsatu Agnieszkę, czy się czuje w formie, w gazie, ja się ciebie też o to zapytam, jak ty się czujesz w tym sezonie długim i żmudnym? Bardzo się cieszę, że ten środek siatki nam funkcjonuje i zarówno my z Agnieszką, jak i nasze dwie pozostałe środkowe naprawdę cały czas się mobilizujemy do tego, żeby ten poziom swój podwyższać. Mamy to też z tyłu głowy, że jak coś nie pójdzie po naszej myśli, to koleżanka wejdzie na boisko i po prostu wypełni nasze miejsce. Także dopóki jesteśmy w tak zwanym gazie, to fajnie, ale naprawdę mamy, że tak powiem, skład taki, że możemy rotować i za każdym razem się wspieramy w tym. Oczywiście ambicja siatkarska też jest i ciągle właśnie próbujemy być ten mały kroczek przed koleżanką, ale
miejmy nadzieję, że to właśnie spowoduje, że te mecze będą z naszej strony wyglądać dobrze. I tego sobie życzę i wszystkim moim koleżankom na środku. Koleżanka, słowo klucz, bo też na środku. Lala, Klara, Alagierska, Szczepaniak, tak? Ile wy się znacie z Klaudią? Czy to jest taka przyjaźń od pierwszego wejrzenia? Z Klarą? Znamy się długo już, bo na kadrze się poznałyśmy. Ale tak naprawdę nasza przyjaźń zaczęła się od poprzedniego sezonu w ŁKS-ie. No i tak się stało, że jesteśmy teraz trochę takie nierozłączne. Mam nadzieję, że to będzie trwało. Zawsze jest tak przynajmniej ze mną, że z tymi środkowymi jakoś potrafię się dogadać. Mam nadzieję, że one też tak to odczuwają, a nie tylko jest to subiektywne. Ale faktycznie dla mnie to jest też taki dobry duch. I bardzo się cieszę, że mam ją tutaj ze sobą. No to drodzy kibice, bardzo was serdecznie zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, które odbędą się w Gdańsku. Liczymy na was, jesteście naszym kolejnym zawodnikiem na boisku i nie może was zabraknąć.